Dzień dobry, Beata Chmielowska. Ale jutro na północy kraju deszczowe chmury od 16 do 22 stopni. Zapraszam na przegląd najciekawszych wydarzeń dnia, czyli Teleekspres, poniedziałek 9 września. Od rana warszawskie ścieki płyną wybudowanym przez państwo zastępczym rurociągiem. Na razie 60% mocy, ale jeszcze w tym tygodniu instalacja osiągnie pełną wydajność. Władze Warszawy wciąż nie wiedzą, co spowodowało awarię dwóch kolektorów i jak docelowo rozwiązać problem odprowadzania ścieków. Do sądu trafił kolejny, 7. akt oskarżenia w sprawie dzikiej warszawskiej reprywatyzacji. Tym razem jest 13 oskarżonych. To głównie byli pracownicy i urzędnicy stołecznego ratusza oraz handlarz roszczeniami i notariusz. Uwaga podróżni, będzie trudniej, żeby było lepiej. Rusza remont budynku dworca PKP w Gdańsku. Modernizacja ma przywrócić historyczny wygląd gmachu. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan zagroził Europie, że wypuści ze swego kraju 5,5 miliona migrantów, jeśli nie zostaną utworzone w Syrii strefy bezpieczeństwa dla syryjskich uchodźców. A u nas za chwilę krakowski ogród, w którym można nie tylko oglądać, ale także dotknąć i posmakować kwiatów i ziół. A co jeszcze w programie? Pielgrzymować można pieszo, motocyklem, konno, rowerem. Ci, którzy wyruszyli ze Śląska do Watykanu, postanowili peregrynować w dość niekonwencjonalny sposób. Otóż jadą samochodami elektrycznymi. Niespodziewany gość w sypialni. Mieszkańca Oświęcimia odwiedziła samica pytona tygrysiego. Niezapowiedziana wizyta zakończyła się pojmaniem węża. Odnalazł się też jego właściciel, który poszukiwał zguby od tygodnia. Kolejny zaginiony podczas wojny skarb wrócił do Polski. To obraz wnętrze katedry w Mediolanie XIX-wiecznego malarza Marcina Zaleskiego. Dzieło zostało przekazane Muzeum Narodowemu w Warszawie. Sport w Teleekspresie o wyjeździe do Słowenii. Polscy piłkarze i kibice chcą jak najszybciej zapomnieć. Pomóc w tym może zwycięstwo w kolejnym arcyważnym meczu eliminacji Mistrzostw Europy. Wieczorem na PGE Narodowym biało-czerwoni podejmą rozpędzonych Austriaków. Za minutę przedstawimy państwu pana Waldemara, którym kierują czyste intencje i umiłowanie porządku. Ale najpierw informacje muzyczne. 35 lat temu na szczycie brytyjskiej listy przebojów zameldował się Stevie Wonder z piosenką I Just Called to Say I Love You. Utwór stał się jednym ze znaków rozpoznawczych amerykańskiego gwiazdora, o czym opowie Marek Sierocki. Zderzaki, błotniki, telewizory, meble. Niestety zdarza się, że takie przedmioty wrastają w leśny krajobraz. W rzekach też pływają śmieci. A pan Waldemar z Przenna na Dolnym Śląsku te śmieci systematycznie usuwa. Jednego dnia zebrał 5 ton odpadów. Na koniec duża zguba i ogłoszenie w tej sprawie. Proszę bardzo, zgubiłem kontrabas. Także jeśli ktoś coś, to proszę pisać. Zapraszam na Teleekspres Ekstra. Jutro Rafał Patyra. Do widzenia. Dzień dobry, zaczynamy Teleekspres Ekstra. Na początek przeniesiemy się nad Wisłę. Mają ponad kilometr długości i metr średnicy. Co sekundę mogą przesyłać nawet 4000 litrów ścieków. Mowa o dwóch nitkach zastępczego rurociągu, którym od rana tłoczone są do oczyszczalni Czajka Nieczystości z lewobrzeżnej Warszawy. Instalacja powstała w ekspresowym tempie, a nad jej budową czuwali najlepsi inżynierowie. Poszukiwania seniorów mają być łatwiejsze. Powstała aplikacja Senior Alert, która ma pomóc w znalezieniu starszych osób, które na przykład zgubiły się podczas grzybobrania. Dziś w województwie podlaskim ruszyła kampania informacyjna. To też okazja, żeby przypomnieć o zasadach bezpieczeństwa w lesie. Wyjątkowa operacja w Krakowie. Lekarze ze Szpitala Uniwersyteckiego wszczepili endoprotezę stawu biodrowego pacjentce, która cierpi na karłowatość. Na świecie do tej pory przeprowadzono niewiele tego typu zabiegów. A my za chwilę ogłosimy śliwkowe, a dokładnie powidłowe szaleństwo, które już rozlało się po kujawsko-pomorskim. Ale nie tylko to dziś w programie. O poranku w Poznaniu tworzyły się ogromne korki i właśnie na taki korek natrafił pasażer jednego z miejskich autobusów. Nie wiadomo, gdzie spieszył się tak bardzo, ale wiadomo, że w pewnym momencie nie wytrzymał i postanowił wysiąść w sposób niekonwencjonalny. Zatrzymamy się teraz na dworcu w Katowicach, by wrócić do legendarnej sprawy schodów ruchomych. Po dwóch latach awarii wprawdzie wprawiono je w ruch, a w zasadzie całkowicie wymieniono. Lecz co z tego, że nowe, skoro i tak po staremu raz działają, raz nie. Zosieńka ma prawie 100 lat, przed wojną pracowała w piekarni, teraz dostała funkcję w muzeum. Mowa o lalce w tradycyjnym stroju, która przeszła lifting i wzbogaciła zbiory Muzeum Miejskiego w Żywcu na Śląsku.
Z okazji Międzynarodowego Dnia Urody zapytaliśmy naszych rozmówców w Ekstrasądzie, jak o nią dbają. Dobrze by było, żeby pogoda była jutro też urodziwa, a jaka będzie w zboiskach? W Dessau we wschodnich Niemczech otwarto Muzeum Bauhausu. Stworzona 100 lat temu uczelnia artystyczno-rzemieślnicza zrewolucjonizowała spojrzenie na sztukę, architekturę i wzornictwo. Zupełnie obiektywnie da się za to ocenić trwający jeszcze sezon rajdów terenowych w wykonaniu Rafała Sonika. Nasz reprezentant na jedną rundę przed zakończeniem zmagań zapewnił sobie Puchar Świata w klasyfikacji quadowców. Pora na muzykę. 30 lat temu na szczyt brytyjskiego notowania przebojów trafił utwór A Ride on Time grupy Black Box. Piosenka Włochów z czasem stała się jednym ze sztandarowych utworów gatunku muzycznego nazywanego Eurodance'em. Więcej Marek Sierocki. Tanecznie, rytmicznie kończymy poniedziałkowe spotkanie. Jutro spotka się z Państwem Rafał Patyra, a teraz już Magdalena Ogórek w programie O Co Chodzi. Do zobaczenia, miłego popołudnia.